W tym filmie pokażę Ci, jak obliczyć wyznacznik macierzy 2 na 2. Czyli tu mamy macierz B. Teraz policzmy jej wyznacznik. Prawda? Macierz wzięta w dwie takie pionowe kreski bez tych tutaj zawinięć oznacza właśnie wyznacznik tej macierzy, która jest wewnątrz tych kresek. Czyli to oznacza wyznacznik. No i dla macierzy 2 na 2 reguła jest bardzo prosta. Mnożymy wyrazy na przekątnej. Czyli to jest 5 razy 4. Następnie mnożymy wyrazy na tej antyprzekątnej. 3 razy minus 1. I odejmujemy jedno od drugiego. Czyli iloczyn wyrazów na przekątnej odjąć iloczyn wyrazów na antyprzekątnej. Czyli to jest 20 minus minus 3. Czyli wyznacznik tej macierzy jest równy 23.